Chodziliśmy do szkoły boso, bo nie było butów. Tam za 3 chłopców miało te buty, może za 2 dziewczyny. On między innymi te buty miał, to żebyśmy się, ci co nie mieli butów, żeby się nie czuli głupio, że on ma buty, a my są tacy biedni, ubodzy, to te buty chował do torby i dopiero jak wszedł do domu, to te buty ubierał, żeby rodzice widzieli, że w tych butach chodzi. Nawet do tego stopnia był skromny. Zdjęcie naszej właśnie 7 klasy, ponieważ w 7 klasie złączyli nas, były 3 klasy i złączyli nas w jedną. Było nas 47 osób w tej 7 klasie i mieliśmy taką orkiestrę, bo tu jeszcze mamy kolegę, który grał na akordeonie. Biskup z kolegą na bębenkach, a ten na akordeonie i wtedy już mieliśmy taką harcerską drużynę, można powiedzieć. Żeśmy śpiewali. Jesteśmy właśnie na dawnym boisku szkoły. Tu jest budynek szkoły niezmieniony. On tak wyglądał, jak w tej chwili wygląda. Boczne skrzydło. W 4 klasie przyszedł kierownik szkoły, bo przedtem był kierownik i zrobił nam dyktando z polskiego. Naraz. No i to dyktando z nienacka. Także były tylko 2 osoby napisały dobrze. Tadzio i jedna dziewczynka, to byłam ja zresztą, dostaliśmy 1, bo przedtem jeszcze nie wiem, czy w 6 klasie, czy w 7 zmienili oceny. 1 była najlepszą, 2 była dobry, 3 była zawsze 3, a 4 była niedostateczną oceną. I myśmy dostali te 2 1, no to Tadziu był skromny, ale ja byłam troszkę taka, byłam dumna, że też tą 1 dostałem. Był taki bardzo koleżeński i nie, żeby się tam odsuwał gdzieś, bo bawił się. Psoty takie, niewinne psoty też potrafił robić. Z tym, że tak jak mówię, był bardzo koleżeński od początku. Więc wchodzimy na cmentarz, gdzie są pochowani rodzice księdza biskupa Rakoczego. Jego mama zmarła 3 lata przed jego prymicjami. Bardzo to było smutne dla niego, że nie dożyła. Tata zmarł później, w 76 roku. A jak przystało wobec matki, całuję ręce, aby tym gestem dać świadectwo, jak wielki dług zaciągnąłem. Taki jest w moim umyśle i sercu obraz lat spędzonych w tej szkole i owocujących w całym życiu. Liceum ukończyliśmy w roku 1956. I rocznik maturalny tworzyły 2 klasy, A i B. Przyniosłam tutaj tablo, żeby pokazać. Po mojej prawej stronie 5 z kolei, 5 fotografia przedstawia postać szczupłego licealisty o świeżo ostrzyżonej czuprynie i wnikliwym spojrzeniu. Tadeusz Rakoczy. Życzliwy innym, przyjazny, koleżeński, choć nieco zdystansowany, żywo uczestniczył w życiu klasy i internatu, w którym przez jakiś czas mieszkał. Osiągał świetne wyniki nauczania. Szczególną opieką otoczyła go wychowawczyni klasy, pani profesor Irena Puszyńska,
właśnie nauczycielka języka łacińskiego, która podsuwała mu lektury i w ogóle taką dyskretną opieką obejmowała uczniów swojej klasy. Chciałabym tu wspomnieć zwyczaj większości uczniów liceum ogólnokształcącego w tym czasie, którzy przed lekcjami wstępowali do ogrójca, który znajduje się przy kościele parafialnym w Żywcu, by cały dzień poświęcić Bogu. Wśród tych uczniów znajdował się także Tadeusz Rakoczy. To seminarium nas bardzo połączyło. Bo potem wszystkie inne etapy, oczywiście miałem własną drogę, ale byliśmy zawsze blisko siebie. On mógł powiedzieć, że był zawsze liderem. To nie był człowiek tuzinkowy. Zawsze przedstawiał dużą siłę charakteru. Lider, prawdziwy lider. W związku z tym przełożeni go zrobili też szefem na roku. I właściwie był 6 lat naszym szefem. To nazywał się, że był naszym doktorem, na ostatnim roku był dziekanem. Ale umiał to z delikatnością, z wyczuciem, ale się czuło, że ten człowiek jest bardzo precyzyjny w postępowaniu, odpowiedzialny, no tak jak po prostu prawdziwy lider. Tam również przeżyliśmy momenty bardzo trudne, ale to nas jeszcze bardziej złączyło wokół Jana Pawła II. Już sam wybór. Przecież ja usłyszałem, że został wybrany kardynał krakowski. Lo hanno chiamato. Nazwali go z dalekiego kraju. Lontano. Ale potem Ojciec Święty mówił, to zostań tu na noc, już w Watykanie. A mówił, pójdę ucieszyć się z tego wyboru z kolegami i z kim? Oczywiście księdzem Rakoczym i z księdzem Kowalczykiem, później synucjuszem. Tak, żeśmy przeżyli ten moment euforii, ogromnej, jak wszyscy Polacy, słuchaliśmy, co się dzieje w Krakowie, to nas bardzo interesowało. No i nadsłuchiwaliśmy, jak zareagował świat. Byliśmy bardzo razem w momencie zamachu. Przeżywaliśmy to bardzo głęboko. Zwłaszcza, że były momenty bardzo delikatne, jeśli chodzi o życie Ojca Świętego. A potem przyszła nominacja. Wcale się tak do tego biskupa, do biskupstwa nie pchał. Wprost przeciwnie. Ojciec Święty mu, mój byłem świadkiem. Tadziu, pójdziesz do Bielska. Ojcze Święty, nie pójdę. Potem jeszcze raz. Pójdziesz do Bielska. Proszę Ojca Świętego, proszę mnie z tego zwolnić, żebym tam nie musiał iść. Tadziu, kręknij, pobłogosławię ci, pójdź do Bielska. No i poszedł do Bielska. Oglądałam wiadomości telewizyjne i usłyszałam, że ordynariuszem nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej jest ksiądz prałat Tadeusz Rakoczy. Wykrzyknęłam do rodziny, że to przecież mój kolega szkolny,
a na drugi dzień, powodowana babską ciekawością, zaglądnęłam do jego arkuszy ocen z 56 roku. Były tam prawie same piątki. Ta nominacja była udana, bo stworzył piękną diecezję. Wiedział, gdzie punktować, na najważniejsze sprawy. Nie rozdrabniał się w sprawach małych, zostawiał to innym. Umiał współpracować. I tu też się okazał liderem. Na początku patrzyliśmy na niego jak na Rzymianina, bo po latach pracy w sekretariacie stanu przybył do swojej diecezji, na swoje ziemie, by być pasterzem nowo utworzonej diecezji. Więc oczywiście to jest takie patrzenie, przypatrywanie się, ale ponieważ w kurii były możliwość spotkań częstszych, poznałem od razu go, że bardzo szanuje każdego człowieka, że nie chce nic na siłę narzucać, jest delikatny. Natomiast od samego początku budził podziw jako kaznodzieja. Więź z księdzem biskupem po mianowaniu go tutaj już ordynariuszem była coraz większa. On był bardzo otwarty dla księży. On przyjeżdżał do księży nie tylko na wizytację, nie tylko z posługą ściśle duszpasterską, ale kiedy go księża zapraszali na inne uroczystości, na przykład imieniny, jakieś spotkania towarzyskie księży, on przyjeżdżał. On przyjeżdżał, żeby się z księżmi spotkać, żeby poznać ich problemy i te kontakty były coraz ściślejsze. On to tak traktuje. Jestem jednym spośród was. Jestem jednym spośród was. Ksiądz biskup, i to było dla mnie zawsze bardzo takie cenne. On kiedykolwiek ze mną rozmawiał, ja miałem poczucie, że rozmawiam z ojcem. On mnie słuchał, kiedy do niego mówiłem. Był zawsze ciekawy tego, co się dzieje w katedrze. Zawsze pytał, tak jak ojciec, jakby wiedział, co ma zapytać. Tata też wie, co ma zapytać swojego syna. I on też wiedział, o co zapytać i zawsze takie odpowiedzi otrzymywałem. I ja w każdym razie przez te długie lata, od 92 roku do końca ubiegłego roku, kiedy tu byłem proboszczem, bardzo tak ciepło, muszę powiedzieć. I to nie jest jakieś tam na słowo wypowiedziane tak od po prostu, bo trzeba pięknie powiedzieć, ale jest to takie doświadczenie człowieka, któremu zależało na tym, aby te relacje, myślę, że i z proboszczem, ale także z innymi księżmi były takie, jakie być powinny. Ja go w każdym razie wspominam bardzo ciepło. Biskup Rakoczy był człowiekiem niezwykle otwartym na ludzi, który ludźmi współpracował i łączył tych ludzi do działań w dobrych celach, jak to się mówi. Ja go poznałem w sytuacji, kiedy wchodził właśnie jako do katedry, jako w czasie swojego ingresu, obejmując diecezję bielsko-żywiecką. Ja wtedy pełniłem funkcję prorektora Politechniki Łódzkiej do spraw filii w Bielsku-Białej i ze swoimi dziekanami stałem w nawie bocznej katedry. Biskup Rakoczy zobaczył nas w strojach ceremonialnych stojących z boku, opuścił swój orszak i podszedł do nas i po krótkiej rozmowie zapewnił nas o sympatii swojej dla nauki i dla kształcenia. To było pierwsze moje spotkanie, ale to obietnicę dopełnił do końca i zawsze to z naddatkiem realizował. Następnie zorganizowałem Akademię Techniczno-Humanistyczną. Niezwykle mi pomógł i tak w sensie duchowym i formalnym. Był człowiekiem, który był zdecydowanie przekonany,
że w Bielsku musi powstać uczelnia akademicka o wielu kierunkach. Że mieliśmy problem na początku na przykład dla Wydziału Humanistycznego Społecznego z pomieszczeniami i biblioteką. Nie było sprawy dla niego. Zaraz dostaliśmy zgodę na korzystanie z pomieszczeń Instytutu Świętego Jana Kantego. Wdzięczna uczelnia dała mu tytuł doktora honoris causa. Tytuł i godność doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej. Ja uważam go za niezwykle bezpośredniego człowieka, z którym można było spokojnie na każdy temat rozmawiać. Ja czułem się z nim jak z dobrym znajomym rozmawiając. Chodziliśmy omawiać programy konferencji, kolejne numery pisma. Ksiądz biskup nas witał tak poważnie, stał, ręce splecione na brzuchu. Ja byłam bardzo onieśmielona, ale potem wskazywał prawą ręką gest, proszę usiąść, uśmiechał się i już było normalnie. I od tego momentu zaczynała się taka zwyczajna ludzka rozmowa o wszystkim. To nigdy nie było tak, że ksiądz biskup od razu wypytywał, jak tam konferencja, jacy goście, jaki program. Nie, naprzód pytał, jak się nam wiedzie, jakich mamy studentów. Ludzki biskup, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale po tych paru minutach ja już czułam taką, to niedobre słowo, ciepłą atmosferę, ciepłą rodzinną. Ale też muszę powiedzieć, zawsze byłam zaskoczona rzeczowością i bardzo merytorycznymi uwagami, jakie ksiądz biskup miał w odniesieniu do naszej konferencji, po której dostawał tom albo kolejne numery pisma dostawał od nas i chciał o tym rozmawiać. I to było dla mnie zaskoczeniem, że on jednak czyta te numery. Poza tym ja go jeszcze bardzo szanowałem za to, że będąc biskupem rzymskokatolickim, był prawdziwym ekumenistą. Takim, który potrafi mieć kontakty z wieloma ewangelikami i mnie jako wojewodzie, bo łatwiej mieć takie województwo, w którym ludzie różnych wiar kontaktowali się i w sposób przyjazny. Ten wątek ekumeniczny w nim już tkwił, ze względu na to, że brał udział w licznych podróżach papieskich, także do krajów, gdzie bywali czasami ewangelicy w większości. Także ewangelik dla biskupa Tadeusza nie był obcy. Ksiądz biskup Rakoczy jest bardzo otwartym człowiekiem, jest bardzo także i wnikliwym słuchaczem, człowiekiem wielkiego taktu. Kiedy ja prosiłem, żeby na jakąś uroczystość mnie nie zapraszać, to on wiedział dlaczego. To on wiedział dlaczego, że to wypływa z naszej ewangelickiej teologii, ale nigdy nie było tak, żebyśmy nie poszli wspólnie na wieczerze dla bezdomnych, żebyśmy nie poszli właśnie na poświęcenie takiego czy innego obiektu. Ja zawsze sobie zdawałem sprawę, że my jako ewangelicy jesteśmy tutaj w mniejszości. Także tutaj w mniejszości. Ale są miejsca, gdzie to skupisko ewangelików jest większe. I jednego roku w Wiśle, kiedy mieliśmy wspólną uroczystość poświęcenia, to ja mówię, no to Tadeusz, no, to zaczynaj. Nie. To jest twój teren. Tutaj to ty zaczynasz. Dziękuję za wspólną biskupią drogę w świecie Królestwa Bożego. Za wespół siostry i braci wciąż prowadzenie do Niego. Dziękuję za zwiastowanie z natchnieniem miłości świętego słowa, której poddane jest serce każda człowiecza myśl nowa. Dziękuję za czucie bliźniego biedy, wsparcie cząstką dobra swego, by nie brakło bezradnemu smaku chleba powszedniego. Dziękuję za pokój pełen zadumy, za dłoń w przyjaźni podaną, błogosławienie każdemu i życzliwość niekłamaną. Dziękuję za ciała Chrystusa wierne z Jego łaską budowanie. W całej Bożej Oikumene dobrze spełniałeś zadanie. Przed tronem Chrystusa staję
i z serca go sławię za nie. Drogi Tadziu, no doszliśmy do tego, że już jesteśmy obydwaj na emeryturze. Rozpoczynaliśmy piękny etap w naszym życiu, jako młodzi klerycy, studenci. Potem przeżyliśmy fantastyczne wydarzenia związane z Ojcem Świętym, któregośmy pokochali jeszcze jako profesora. I szliśmy przez całe życie razem z Nim. Wielkie wydarzenia z życia Kościoła były również naszymi wydarzeniami. Został nam ten ostatni etap. Trzymajmy się. Trzymajmy się przede wszystkim Pana Boga, któremu staraliśmy się, jak mogliśmy służyć, aby do końca wiernie pozostać naszemu powołaniu, zachować miłość do Kościoła i budować wspólnotę. Szczęście Boże! Trzymajmy się dalej. A więc życzę zdobywania takiej mądrości, w której liczy się przede wszystkim Bóg i to, co od Niego pochodzi. Na dalsze lata życzę tego właśnie. Cóż bardziej szlachetnego jest od służby Bogu, duchowego przywództwa w imię Jego chwały. Te lata, księże biskupie, to rzucanie ziarna w ludzkie serca, te, które Twym śladem zdążamy. Za wszelkie gesty przyjaźni, za życzliwość i za troskę o naszą małą ojczyznę. Dziękuję również za to, że ksiądz biskup zawsze tak aktywnie uczestniczył w życiu naszego miasta. Przyznam, że zawsze byłem pełen podziwu i uznania dla księdza biskupa za ofiarność, jaką ksiądz biskup służył wiernym naszej diecezji. Otwartość Waszej Ekscelencji i nieustanna chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym jest powszechnie znana. I za to również dzisiaj w imieniu wszystkich mieszkańców diecezji serdecznie dziękuję. Jako prezydent Bielska-Białej pragnę szczególnie podziękować Waszej Ekscelencji za życzliwość wobec naszego samorządu. Za to, że zawsze rozumiał ksiądz biskup nasze problemy i starał się pomagać nam w ich rozwiązywaniu. A nade wszystko za to, że był ksiądz biskup pomysłodawcą i organizatorem wizyty Jana Pawła II w naszym mieście. Znaczony został krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ksiądz biskup Tadeusz Jan Rakoczy. Ekscelencjo, księże biskupie, z wdzięcznością za otwartość serca i obecność tak pięknie zachwytanej w świadomości wiernej diecezji bielsko-żywieckiej pragnę przekazać najlepsze jubileuszowe życzenia dobrego zdrowia, niegasnącego zapału do podejmowania kolejnych wyzwań i wielu sił do realizacji szlachetnych zamierzeń. Łączę wyrazy szacunku. Beata Szydło.
tych życzeń pan premier przesyłał, żeby piękny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem, którą pozwolimy sobie wręczyć na ręce księdza biskupa, dołączając się również do życzeń za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy przez 25 lat wspólnie z senatorem Andrzejem księdza biskupa. Bóg zapłać, księdze Tadeusz. Z wami przypomniało mi się takie wydarzenie, kiedy pewnego dnia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II siedzieliśmy przy stole na obiedzie, a ja byłem przejęty, już nie pamiętam co to wtedy było, ale jakimś ważnym wydarzeniem Ojca Świętego. Chyba chodziło o jakiś dokument. I wtedy wyraziłem słowa wdzięczności, uznania i zachwytu nad tym, co on zrobił. I Ojciec Święty wstał wtedy, podszedł do mnie i mówi: non me lo merito. A potem mi opowiedział, że był na jednej z parafii w Rzymie na wizytacji i mały chłopak przemawiał do niego pięknymi słowami i Ojciec Święty mówi do niego: ale ty pięknie mówisz, jak jesteś zdolny i tak dalej. A on mówi Ojcu Świętemu właśnie: non me lo merito. To znaczy, ja na to nie zasługuję, na taką pochwałę. I moi drodzy, ja dzisiaj szczerze także mówię, że nie zasługuję na to, co tutaj wypowiedziane zostało, pokazane. Ale ogromnie się cieszę i dziękuję wam, drodzy artyści, i wam wszystkim, którzy wypełniliście po brzegi tę wspaniałą aulę. I dzisiaj po 25 latach dziękuję Panu Bogu, Jego i naszej Matce, świętemu Józefowi i patronom naszej diecezji, świętemu Maksymilianowi, świętemu Janowi Skent, Janowi Sarkandrowi ze Skoczowa, a nade wszystko Janowi Pawłowi Świętemu za wszystkie łaski, jakie otrzymałem i dzięki którym mogłem być pierwszym pasterzem tej diecezji. Dziękuję księdzu biskupowi Januszowi i Piotrowi, wszystkim kapłanom, zakonnikom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, świeckim, których nie sposób dzisiaj wymienić, za twórczy udział w owocnym budowaniu naszego partykularnego Kościoła. Wielu z nich już odeszło po wieczną nagrodę do Pana Boga. Ufam, że ją osiągnęli, o co modlę się każdego dnia. I dziękuję wam wszystkim za ten piękny koncert.